Dzień dobry, witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Podyskutujmy na temat zwolnień w Zakładzie Obsługi Urzędu Miasta Konin. Właśnie wczoraj oglądałem posiedzenie Rady Miasta i ten temat był poruszany, ten temat został przegłosowany, ten temat był bardzo tak niewyraźnie troszeczkę komentowany. Niewiele radni opozycji mogli zrobić, niewiele też z tego co wiem zrobiły osoby, które właśnie zostaną no, zwolnione, osoby, które obsługiwały właśnie ten Urząd Miasta i cóż z tego teraz wyniknie. Usłyszeliśmy, co wyniknie, będzie konkurs, będzie wybrana firma, która prawdopodobnie, z tego co mówił prezydent, będzie tutaj zobligowana, żeby przyjąć te osoby do pracy. Nie wiemy, jak to się skończy, nie wiemy, co nowy pracodawca tutaj będzie starał się przepchnąć. To jest jego sprawa, to jest prywatna sprawa firmy, która będzie akurat jako wygrana firma w konkursie obsługiwała odnośnie sprzątania i całej reszty Urząd Miasta, ale nie o tym chciałbym dyskutować. Proszę Państwa, taka sytuacja, gdzie załoga zostaje zrestrukturyzowana, ewentualnie zwolniona i tą placówkę, ten wydział likwiduje się, przerabiałem to w latach 90. w PKS-ie, tak jak widzicie, domena pks.konin.pl. Przerabiałem to w firmie, która jest podobną firmą o podobnej nazwie, konińską firmą transportową, gdzie byłem pracownikiem i pracowałem jako rewizor. Nie mylić z rewizorem MZK, ponieważ to są dwie różne profesje. W MZK kontrolują między innymi pasażerów, w PKS-ie kontrolowano od pasażerów poprzez różnego rodzaju transporty, jeśli chodzi o transporty właśnie tirów, transporty, też najróżniejsze sklepy, sklepiki, CPN-y i tak dalej. Nieważne, nie będę teraz o tym opowiadał. Jednak po kilku latach dyrektor świętej pamięci pan Kieliszkowski doszedł do wniosku, że należałoby pomyśleć o restrukturyzacji, ucięciu kosztów. I na szczęście wszystko polegało na tym, że już gdzieś około rok wcześniej, zanim doszło właśnie do likwidacji stanowisk, wezwał poszczególne osoby i złożył im propozycję, żeby oni pomyśleli o tym, żeby otworzyć firmę i przejąć ten cały wydział, zrobić z tego firmę prywatną, która będzie obsługiwała PKS. Zaprosił mnie, wziął kalkulator i przedstawił, jak on to widzi, ile kosztuje utrzymanie rewizora, mundurówka, pensja, ZUS-y, jeszcze do tego urlopy, utrzymanie samochodu dwóch kierowców słynnej Wołgi, Fiata. Niestety, ekonomicznie to było straszne. W momencie, kiedy przedstawił swoją własną koncepcję, że chciałby, żebyśmy to sprywatyzowali, żebyśmy to pomyśleli po prostu o tym, usiedliśmy w trzy osoby i stwierdziliśmy, że faktycznie ma to sens. I wtedy w latach 90. taka, w tym przypadku taka likwidacja stanowisk była wyprzedzona procesem rocznym, czyli ja gdzieś w ciągu 2 tygodni postarałem się o to, żeby odpowiednia osoba założyła firmę, ponieważ ja już firmę miałem, także nie chciałem do tego dokładać jeszcze następnej firmy. I ten człowiek, wyszkolony przeze mnie, ponieważ o, tutaj trzeba dodać to, że 3 miesiące przed tym faktem wyznaczono 3 osoby, przyjęto 3 osoby nowe, młode, które były szkolone przeze mnie i te 3 osoby po prostu do tego zespołu zostały dokoptowane. Dlaczego tak się stało? Tutaj powiem otwarcie, ze względu na to, że no, byliśmy najmłodsi, byliśmy najbardziej prężni i nie mieliśmy tej obawy, żeby tą firmę, spółkę otworzyć. I co się okazało, że właśnie już po 3 miesiącach raportowanie naszych kontroli, ponieważ to polegało na tym, że każdego dnia dostarczaliśmy
odpowiedniej ilości kontroli, które były oczywiście w umowie podpisane. To było wszystko kontrolowane jeszcze przez Wydział Kontroli Wewnętrznej w PKS-ie, ale też podczas tej kontroli tworzono raporty. Raporty kontrolne, czy kierowca w autobusie odpowiednio utrzymuje estetykę, czy technicznie autobus jest sprawny i czy przyjechał na czas, czy wydał bilety itd., itd. Bo kwestia w PKS-ie, kwestia kontroli pasażerów to jest taka, taki powiedzmy sobie ostateczny dodatek, gdzie faktycznie tutaj nadzór, jeśli o to chodzi, ma no, instytucja skarbowa, ponieważ każdy kierowca powinien wydać bilet i jeśli pasażer nie ma biletu, to znaczy, że obciąża się wtedy raportem kierowcę, ponieważ no, zwłaszcza teraz, kiedy można automatycznie otworzyć tylko jedne drzwi i kontrolować. Ale wracając do tematu. Otóż kwestia likwidacji stanowisk była już rok wcześniej omówiona i faktycznie w ciągu praktycznie miesiąca stworzyliśmy konkurencję. Ja odszedłem. Odszedłem na warunkach też przejrzystych bardzo, ponieważ otrzymując urlop bezpłatny pół roku, żeby spróbować, czy to wypali, czy nie wypali. Dyrektor był o tyle fair. On po prostu powiedział mi, że jeśli to nie wypali, to ja mam cały czas powrót i stanowisko będę miał gwarantowane. I tak oto widzę. Oczywiście nie skończyło się to na zasadzie takiej, że pracownicy byli zadowoleni. Oczywiście cała reszta, która była, została jeszcze na etatach państwowych tak zwanych, bo to było przedsiębiorstwo państwowe wtedy, teraz to jest spółka akcyjna, pracownicy no, nie byli zbytnio zadowoleni. To wszystko miało taki rozdźwięk troszeczkę sensacji, ponieważ w momencie, kiedy my zaczęliśmy prywatnie kontrolować PKS, najpierw Koniński, później Kolski, który jeszcze wtedy istniał, później rozesłaliśmy umowy, propozycje współpracy z PKS-ami w całej Polsce, tych PKS-ów było 27, to okazało się, że jesteśmy bardzo konkurencyjni, jeśli chodzi o kwestie raportowania prac. Raport i raportowanie pracy polegał na tym, że każdy z nas musiał po prostu przedstawić to, co robił, ale największym dowodem na to, że wykonujemy swój zawód, profesję profesjonalnie, był raport kontrolny, który stwierdzał niedociągnięcia. Raporty były numerowane wartościowo, czyli numer jeden to był raport za na przykład brak tabliczki na przystanku, a raport numer 6 to był raport najwyższej wartości, czyli raport, gdzie stwierdzano, że kierowca mimo pobrania pieniędzy nie wydał biletu. I okazało się, że już po 3 miesiącach przykładowo naszych raportów takowych było 10, w państwówce było 2. Śmieliśmy się, że 1,5 raportu. To jest taka drobna różnica i na tej podstawie po roku zestawienia tych raportów i wartości tej pracy, to są odpowiednie obliczenia, stwierdzono, że faktycznie taniej będzie i bardziej solidnie wypełnia tą pracę firma prywatna, czyli nasza firma. To było podejście dosyć racjonalne, jeśli chodzi o kwestie ekonomii, ale co jeszcze jest ważne? Ważne jest to, że przez rok każdy z tych pracowników mógł przenieść się do nas, mógł też otworzyć firmę własną, prywatną i konkurować. Tutaj nie było problemu, żeby konkurować na rynku. Każdy z nas mógł otworzyć firmę. No wtedy jeszcze niższy był ZUS, bo to były wysokości kwoty gdzieś około 300 zł od pracownika. Dzisiaj jest 1500, to jest zupełnie inna bajka. Ale stwierdzam definitywnie, że należałoby znacznie wcześniej z osobami rozmawiać, przygotowywać ich. I tutaj, jeśli o to chodzi, moje doświadczenie w tym przypadku jest takie, że podejście właściciela, czyli dyrektora danego przedsiębiorstwa było uczciwe. To on myślał o tym, on faktycznie obliczał sobie, że trzeba ciąć koszty i on faktycznie wystąpił
do pracowników z propozycją sprywatyzowania. Tak samo było z myjnią na ulicy Poznańskiej, tą pierwszą mechaniczną, słynną myjnią, która była w Koninie. Taką solidną, mówię o czym. To też była prywatyzacja zaproponowana przez dyrektora. Dyrektor wezwał pracownika, który tam już pracował i powiedział, żeby on pomyślał o tym, żeby przejąć tą myjnię, ponieważ jak na razie niestety koszty utrzymania myjni są za wysokie, a należałoby pomyśleć nad tym. Co prawda on później do mnie przyszedł. Troszeczkę zdziwiony, wystraszony, bo nigdy firmy nie miał. Wzięliśmy go za przysłowiową rączkę, pomogliśmy mu, otworzyliśmy firmę, nawet pomagałem mu 2 miesiące, myjąc samochody fizycznie, przed myciem mechanicznym. I tak oto pracownik mógł przejąć myjnię, prowadzić solidnie, konkretnie, tak jak być to powinno, porządnie, już jako prywatna firma. Kwestia właśnie podejścia pracodawcy do pracownika, uprzedzenia, rozmowy, propozycji, żeby oni sami pomyśleli o tym. Chyba że pracownicy nie chcą, różnie to bywa. To jest taka śmieszna sytuacja była, pamiętam, że w okresie tym też było tak zwane palenie starych raportów, gdzie one miały 20 lat, 15 lat i te raporty palono, żeby one już nie zajmowały miejsca i tak dalej. I pamiętam, że zniknęło parę tych raportów. W tych raportach były takie ciekawostki, jak Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. Panowie z tej ochotniczej pisali, kto kiedy miał imieniny, kto był na tych imieninach, co było na tych imieninach, o czym mówili na tych imieninach. Taka ciekawostka, taka wylęgarnia Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. I wiem, że dwie osoby z grupki do dzisiaj te raporty powinny mieć, o ile te osoby jeszcze żyją. No, ze względu na to, że zdenerwowane były, iż likwiduje się ich stanowisko, wzięły sobie te raporty. Nie wiem po co im to będzie potrzebne. Dzisiaj to już się nie przydaje. Każdy wie, kto był ormowcem, co ormowcy robili i tak dalej. Ale taka ciekawostka. Pracownicy, którzy byli wkurzeni, nie potrafili otworzyć firmy, próbowali się jakiś zemścić. Nierozsądnie całkowicie. Wracając do tematu, uważam, że no tutaj faktycznie pracownicy powinni spróbować sami otworzyć firmę konkurencyjną całkowicie. Znają temat, znają doskonale tą pracę, znają ten budynek, znają obyczaje, mają wiedzę, a wiedza to też jest, proszę Państwa, towar przetargowy. Pamiętajcie o tym. To też jest towar przetargowy i warto o tym pomyśleć. Pracodawca powinien rok wcześniej już dyskutować, powinien jakoś tak spróbować, żeby otworzyli. Z tego co wiem, to próbowali. Nie wiem, czy cokolwiek zostało utworzone, ale na moim przykładzie, na przykładzie właśnie człowieka, który faktycznie żył tą firmą, bo ten dyrektor był akurat od technikum, gdzie chodził do technikum w Koperniku, później był zatrudniony w PKS-ie, był majstrem, kierownikiem i wreszcie został dyrektorem. On od podstaw znał każdego, każde stanowisko i jemu nikt nic nie wcisnął. On znał każdego z nazwiska, z imienia. On wiedział, jaką trasę będzie miał dany człowiek. On wiedział w momencie, jak wchodziłeś do niego, na jakim stanowisku pracujesz i kim ty jesteś, tak? On potrafił, oczywiście wychodził, podawał rękę, mówił po imieniu, skracał bardzo dystans, to był bardzo porządny, rozsądny dyrektor. No i tutaj na tym przykładzie chciałbym, żeby cała reszta przedsiębiorstw, spółek przygotowała się właśnie na takie niespodzianki, ponieważ jest ogromny kryzys, i w wielu firmach będą zwolnienia. Myślę, że powinniście pomyśleć o tym, w jaki sposób się do tego wszystkiego ustawić, bo jeśli macie liczyć na związki zawodowe i zdroworozsądkową politykę socjalną, to myślę, że nie tędy droga. Jeśli liczysz na cokolwiek, to wpierw zacznij liczyć na siebie.
To by było tyle, jeśli chodzi o kwestie rzeczywistości. Będą ogromne zwolnienia w każdej spółce, w każdej firmie. Podejrzewam, kryzys idzie bardzo duży. Szukamy zawsze pieniędzy na dole, u pracowników, którzy nigdy nie narzekają, nigdy nie mają jakiegoś problemu. Ci pracownicy też powinni się organizować i tworzyć coś alternatywnego, gromadzić się w różne stowarzyszenia, związki zawodowe, no powiedzmy sobie, że one cokolwiek będą mogły i tak dalej. No, nie ma co wiele dyskutować. Pamiętajcie o tym, że najważniejsze jest to, żebyście się organizowali i nie bali na otwierania firm, spółek. Jak już to spółkę otwierajcie, pamiętajcie o tym, albo spółdzielnie, nigdy nie otwierajcie firmy jednoosobowej. Spółkę, fundację, nigdy nie otwieracie firmy jednoosobowej, ponieważ to jest alternatywa, która ma krótkie nóżki i tutaj przyszłości w tym temacie nie ma. Pozdrowienia dla radnych, którzy no niestety głosowanie przegrali. Pozdrowienia dla szkoły, która jest też likwidowana. No cóż, stało się jak się stało, zobaczymy co będzie dalej. Niepewna jest przyszłość. Trzymajcie się. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do tak drastycznych zwolnień, że nie dojdzie do tak dużego kryzysu. Cóż, zobaczymy jak to będzie. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tomasz Godlewski.